Dzisiaj będziemy, witam wszystkich Państwa serdecznie, witam wszystkie Panie Dyrektorki, Pana Dyrektora, witam przedstawicieli prasy, osoby, które będą relacjonowały to wydarzenie. Zarząd powiatu stara się działać jak dobry gospodarz, ażeby dobrze kierować placówkami oświatowymi i całą szeroko rozumianą oświatą, potrzebni są dobrzy dyrektorzy. Dlatego też zależało nam, by zachować tych, którzy byli doświadczeni i świetnie działali w naszych placówkach. Część z nich została na funkcjach dyrektorów, część uznała, że chce się dalej realizować w roli nauczyciela, a kilku nowych awansowało, będąc nauczycielami czy też pracownikami szeroko rozumianej oświaty powiatowej, przeszli by kierować choćby Młodzieżowym Domem Kultury czy Zespołem Szkół nr 3 w Wiskitkach. Muzeum Mazowsza Zachodniego, nasza instytucja powiatowa, instytucja, z której jesteśmy dumni, ponieważ przyjmuje nas w pięknym gmachu wyremontowanego budynku. To taka perła naszego powiatu żyrardowskiego, dlatego też myślę, że to wydarzenie właśnie w takim budynku powinno się odbywać, by podkreślić rangę, ponieważ oświata jest dla nas najważniejsza. I Państwo jesteście dla nas bardzo ważni w kreowaniu wiedzy kolejnych pokoleń, tego, by nasz kraj jak najlepiej się rozwijał właśnie dzięki temu, że młodzi ludzie pobierają naukę w naszych szkołach, mogą znaleźć tam oprócz wiedzy także i opiekę i takie właściwe pokierowanie. W tym dniu, który jest przecież początkiem roku szkolnego, chciałem bardzo podziękować wszystkim dyrektorom, nauczycielom, waszej kadrze pedagogicznej za tą misję, która była realizowana przez wiele lat. Chciałem podziękować dwóm paniom dyrektor naszych placówek oświatowych, pani Joannie Maciejskiej, ale także naszej pani dyrektor Bożenie Liszewskiej. Przed nami zupełnie nowy rodzaj życia, pełen doświadczeń, które tylko czekają, aby się wydarzyć. Niektórzy nazywają to emeryturą, ja nazywam to błogością. Betty Sullivan. Pani Joannie Maciejskiej, dyrektorowi zespołu szkół nr 3, zapraszam panią dyrektor. Dziękujemy za wieloletnią i owocną współpracę. Życzymy, by ten nowy rozdział w pani życiu był pełen dobrych chwil. Wielkie podziękowania. Zapraszam także panią dyrektor, panią Bożenę Liszewską, panią dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Tak więc przekazuję na pani ręce. Ale oprócz tego, co napisane, chciałem dodać też coś od siebie. W każdej z tych dwóch placówek, kiedy tylko tam byłem zaproszony na różne wydarzenia, czułem się naprawdę świetnie. Czułem, że był duch zespołu, który działał na rzecz dzieci, młodzieży, ale też na rzecz kadry pedagogicznej, instruktorów, którzy uczyli w różnych dziedzinach, zainteresowaniach dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Panie dyrektor, pełniły funkcję długo. 15 lat i 20. To jest coś niesamowitego. Przekażemy teraz na ręce poszczególnych osób akty powierzenia. Pierwszy akt powierzenia stanowiska dyrektora dla pani Anny Katarzyny Smolarek, stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 3 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach. Zapraszam panią dyrektor i gratuluję. Wierzę, że pani pomysły, które często w Wydziale Oświaty były przedstawiane, też jeszcze bardziej pomogą szkole się rozwijać. Wierzę w to, cały zarząd powiatu też jest przekonany, że tak to będzie wyglądało. Gratuluję i życzę wiele powodzenia, wytrwałości, wszystkiego dobrego, pani dyrektor. Akt powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora dla pani Barbary Gruchal.
Pani dyrektor, wielkie gratulacje. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, przetargi dopiszą, będziemy realizowali największą inwestycję, taką oświatową, ale która będzie służyła całemu powiatowi. Czyli myślę, że też inne szkoły powiatowe z tej inwestycji skorzystają. Jestem przekonany, że nikt inny lepiej tej inwestycji, jeśli do niej dojdzie, bo cały czas musimy te przetargi rozstrzygać, ale nikt inny lepiej tego by nie poprowadził jak pani dyrektor, tak więc dziękuję. Akt powierzenia stanowiska dyrektora pani Bożenie Piotrowskiej. Dzień dobry. Dziękuję. Pani dyrektor, w imieniu zarządu również chciałem podziękować za to, że podejmuje się pani tego wyzwania. Inwestycja też największa właśnie dobiega końca. Trzeba ją tak naprawdę jeszcze tylko trochę dopracować i już będzie mogła służyć uczniom i kadrze pedagogicznej. Akt powierzenia stanowiska dyrektora pani Dorocie Bogusławie Powązce. Zapraszam panią dyrektor. Oczywiście stanowisko dyrektora zespołu szkół w Mszczonowie. Gratuluję. Myślę, że ta szkoła w dobrym kierunku zmierza, ale jeszcze jako zarząd będziemy o różnych pomysłach rozmawiać, by myślę też pomóc w pewnych kwestiach, które ta szkoła także potrzebuje zrealizować. Akt powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie. Powierzenie dla pani Beaty Gejke. Pani dyrektor, przede wszystkim dziękuję, że pani dyrektor zgodziła się dalej realizować tę misję. Tyle mistrzostw, tyle sukcesów. To było z naszej inicjatywy, żeby pani jeszcze została trochę, chociaż już pani chciała trochę odpocząć pewnie od zarządzania. Zarządzanie, jak wiemy, to nie tylko plusy wynikające z tego, że cieszymy się efektami. Do efektów trzeba ciężko pracować. Ta szkoła pokazuje, jakie efekty osiąga, a na pewno bez ciężkiej pracy nie można by tej rangi zawodu wygrywać, czy takich wspaniałych zawodników, mistrzów kształcić. Dziękuję, że pani od samego początku prowadzi tę szkołę, o czym ja dowiedziałem się nie tak dawno, bo w naszej rozmowie, czyli pani była założycielem szkoły. No, już 27 lat. Przyszedł czas na to, by wręczyć akt powierzenia stanowiska dyrektora panu Sławomirowi Józefowi Nalejowi. Z wielkimi gratulacjami. Gratuluję. Wiele lat pracy w Młodzieżowym Domu Kultury pozwoliło, myślę, dobrze przygotować się do konkursu i wygrać ten konkurs. Myślę, że tutaj pod okiem pani dyrektor mógł pan Sławomir bardzo dużo się nauczyć, bo jednak wymagający dyrektor to skarb, bo pozwala nam wzrastać w naszych działaniach. A więc tutaj też podziękowania, że pani dyrektor wykształciła następcę w swojej placówce, ale panu Sławomirowi też podziękowania za determinację, za to, że tyle lat poświęca dla uczenia dzieci i młodzieży, ale sam też realizuje się, grając na różnych instrumentach, obsługując też często nasze najwyższej rangi wydarzenia, właśnie pod kątem tym audio, który i przygotowując też grupy, które na naszych wydarzeniach mogły wystąpić i godnie reprezentować Młodzieżowy Dom Kultury. Oczywiście przy bardzo dużej zasłudze pani dyrektor, bo przecież tutaj to wasza współpraca do tego doprowadzała, że z Młodzieżowym Domem Kultury mieliśmy tak dobre relacje. W powiecie żyrardowskim stawiamy na rozwój kadr. Dlatego też nasi nauczyciele również czynią starania, by uzyskiwać awanse na poszczególnych szczeblach kariery pedagogicznej. W dniu dzisiejszym miałem przyjemność wręczyć akty mianowania tym nauczycielom, którzy dobrze zdali egzamin i odbyli odpowiedni staż, by móc na tę funkcję nauczyciela mianowanego awansować. Ślubuję rzetelnie pełnić moją powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży,
dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Tak więc gratuluję, przyjmuję ślubowanie. Wszystkiego dobrego na dalszej drodze awansów zawodowych. Dziękuję. Jeśli chodzi o bycie nauczycielem mianowanym, jest to już w pewien sposób ścieżka, którą trzeba przejść, pokonać trudności i czuć w sobie, że ma się tę pasję do uczenia dzieci, młodzieży, do tego, by zajmować się ich edukacją. Dlatego nie każdy, kto rozpoczyna karierę nauczyciela, daje radę, by w niej wytrwać. Nauczyciele mianowani to są osoby, które już wytrwały i przeszły pewien etap. Oznacza to, że jest to grupa wyselekcjonowana, grupa bardziej przygotowana do tego, by uczyć nasze dzieci i młodzież, a tym samym grupa, która da jeszcze lepszą możliwość rozwoju naszym uczniom.